Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak odblokowało się, więc przed tym, zanim powiem wam o co chodzi, dołączam do drużyny ognia. No, kurka, dawaj, nie udało się, żeby dołączyć. Zaloguj się, no dobra, już się loguje. Moi drodzy, impreza się szykuje w World of Warships. Zaraz zobaczymy, czy to <laughs> wszystko zadziała. Nie można było się do drużyny Ognia dostać, ale już można, i oto pomyślnie dołączono do drużyny. A teraz Wam powiem w ogóle o co chodzi. Teraz naprzód do zwycięstwa, walcz na morzach World of Warships, osiągaj wyznaczone cele. Dobra, słuchajcie, od początku dosyć ciekawe zmagania, wydaje mi się, w World of Warships. Mianowicie dwie drużyny: jedna nazywa się Drużyna Ognia, druga nazywa się Drużyna. Wody. Za osiągnięcia no, dla naszego zespołu dostajemy jakieś tam monety, i później te monety możemy wydać w specjalnym sklepie. Zaraz zobaczymy sobie, co tam ciekawego jest. Warunki zwycięstwa tutaj, wszystko jest. O, właśnie, postępy drużyny, postępy osobiste. Otóż, za różne etapy dostajemy monety, proszę bardzo, po 5 tych monet. Za zatopione okręty 3, 8, 5, 25 trzeba zatopić 40, i tak dalej, i tak dalej. Liczba wygranych bitew, całkowite uszkodzenia, baretki, bazowe punkty doświadczenia. Później, za to wszystko można dostać nagrodę, czyli taki plakietkę. <grywanie> I co ciekawsze, kamuflaże. Kamuflaże specjalne. Zobaczymy zaraz, co one robią. Tutaj kliknij, aby dołączyć. Jeżeli klikniecie, u mnie już się powinno by pojawić tak, że dołączyłem. Za pomoc w drużynie zdobyłeś 0 monet z 300 dostępnych w bieżącej rundzie. Będą 3 rundy. W każdej rundzie będzie można zdobyć po 300 monet. Natomiast to już dla hardkorów. i te monety później można wydać w sklepie z pamiątkami. Czyli jak łatwo policzyliście sobie. 300 razy 3 równa się 900. Będzie można 900 zdobyć maksymalnie. I jakie tutaj są nagrody? Otóż jak ktoś zbierze 800, to może sobie wziąć taki niszczyciel kamikadze R, który podobno całkiem szybkie ma torpedy. Następnie kamuflaże drużyny ognia na przykład. Cokolwiek to znaczy i cokolwiek one dają. 75, czyli to dosyć łatwe chyba do zdobycia powinno być. Jeden dzień premium kosztuje 125, 3 dni 300. 2000 dublonów kosztuje 800. Później zestaw dowódcy niszczyciela, krążownika, pancernika. Tutaj różne sygnały są i tak dalej. One są po 300. I ogólnie dla lotniskowca zestaw rzadkiego sprzętu. Cuda niewidy. Możecie sobie tutaj wejść i to wszystko przejrzeć. Jak dla mnie. To te nagrody powinny być trochę fajniejsze, bo tutaj mamy do zdobycia 800 aż tych monet. To jest bardzo, bardzo dużo. No i za to dostajemy niszczyciel piątego poziomu. No kurczę, mogli tutaj się coś postarać i dać jakiś okręt siódmego, na przykład poziomu, moim zdaniem. Tutaj jeszcze o tych zawodach możemy sobie przeczytać. Nie wiem, czy coś się zmieniło w grze, jeżeli dołączyłem. No nie, tutaj jak widać, po 5 za każdy etap. Czyli tak naprawdę, żeby. No i drodzy, zdobyć maksymalną liczbę tych żetonów, trzeba by było. Uwaga, uwaga, wygrać 125 bitew, zniszczyć 225 okrętów, zadać 10 milionów uszkodzeń, otrzymać wstęgi nagrody 25 tysięcy. Zdobyte podstawowe doświadczenie 200 tysięcy. Kurka, 200 tysięcy podstawowego doświadczenia zdobyć? Hmm, to by było całkiem, całkiem nieźle. Będzie dostępne to przez 3 tygodnie. Nagrody będą przyznawane kontom będącym po stronie zwycięskiego żywiołu w momencie zakończenia wydarzenia i zgodnie z jego wynikami. W każdym razie impreza kończy się 4 maja o godzinie 13. Tylko w bitwach losowych... Liczą się wyniki oraz tiery od 5 do 10 Oczywiście, no prawdopodobnie, jeżeli chodzi o obrażenia No to wypadałoby wyższe tiery mieć Ci, którzy mają wyższe tiery, no na pewno te obrażenia natłuką szybciej Okej, okay, moi drodzy, jak ktoś z Was chce się pobawić To i zaimponowały mu te nagrody ze sklepu Przydadzą mu się, to zapraszam tak naprawdę, troszkę tych żetonów może zdobyć każdy, rozgrywając nawet, nie wiem, ze 2-3 bitwy dziennie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. O, moi drodzy, miał być już koniec newsa, ale chyba, no. popełniłbym wielką kafę, ponieważ bardzo ważna informacja się pojawiła. Otóż szykuje się tutaj jakiś event, czyli od 7 rano w sobotę 15 kwietnia do 7 rano we wtorek 18 kwietnia. Są tu rzeczy zupełnie nieistotne, które przesłania właściwie jedna rzecz: Zniżki w kredytach na amerykańskie okręty standardowe, na przykład od 3 do 5 poziomu 50% zniżki, a od 6 do 7 30%. Możemy tutaj również kupić sobie zestawy, ale nie to jest najważniejsze. Mamy jeszcze misję, wzmocnienie dla dowódcy, wystarczy wygrać bitwę, żeby dostać punkty doświadczenia dowódcy razy 1,5, czyli plus 50%. Dodatkowo jeszcze jest atak na amerykańskie okręty, raz na konto, tylko bitwy losowe. Tylko okręty amerykańskie poziomu czwartego lub wyższego. I jeżeli zdobędziemy 25 tysięcy doświadczenia w dowolnej liczbie bitew, dostajemy 10 kamuflaży typu 6 i 10 sygnałów z ulu hotel. Ale gwóźdź programu, oczywiście, zostawiłem na koniec, moi drodzy. Idźcie za białym zającem tak się nazywa misja. Raz na konto można ją zrobić. Bo po co więcej, to na pewno nam wystarczy tylko bitwy losowe i rankingowe. Tylko okręty poziomu czwartego lub wyższego, i za wygranie pięciu bitew dostajemy to. Słuchajcie, jedyna niepowtarzalna flaga z zającem. Dziękuję bardzo za uwagę.